Ojczyzna moja Polska, moja ojczyzna to mój dom, którego strzeże ojciec, matka i wiara. Konrad, moja ojczyzna. Hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarnecki do Poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania zrzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Już tam ojciec do swej basi mówi zapłakany, słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym
się z narodem. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Po hymnie, spocznij. Baczność do apelu. Apel poległych. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy ziemi łukowskiej, rodacy. Stajemy do apelu przy pomniku upamiętającym stacjonowanie w Uroczysku Jata żołnierzy 1 Batalionu 35 Pułku Piechoty 9 Podlaskiej Dywizji Armii Krajowej, aby przywołać wszystkich, którzy ofiarą swego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Przywołuję do nas wszystkich uczestników zrywów narodowych, którzy na przestrzeni dziejów oddali życie za wolność Rzeczypospolitej na ziemi łukowskiej. Stańcie do apelu. Polegli na polu chwały. Wzywam bohaterów wrześniowo-październikowych bojów 1939 roku. Przeciwstawili się hitlerowskiej i sowieckiej agresji. Przywołuję żołnierzy walczących na ziemi łukowskiej, a wśród nich żołnierzy generała Franciszka Kleberga, którzy oddali życie za ojczyznę. Stańcie do apelu. Polegli na polu chwały. Wołam wszystkich polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, którzy polegli w walce o niepodległość. Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy organów państwa polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i Bykowni oraz innych nieznanych dotąd skaźni. Stańcie do apelu. Polegli na polu chwały. Przywołuję żołnierzy podziemnego państwa polskiego, którzy pod okupacją niemiecką i sowiecką kontynuowali walkę o wyzwolenie ojczyzny. Wołam powstańców warszawskich, żołnierzy z Wołyńskiej, Lwowskiej i Wileńskiej Dywizji Armii Krajowej oraz bohaterów poległych w Lasach Świętokrzyskich i Puszczy Solskiej, a także na innych polach bitew. Stańcie do apelu. Polegli na polu chwały. Wzywam do nas żołnierzy Armii Krajowej, obwodu Łuków i Narodowych Sił Zbrojnych, którzy 75 lat temu w Lasach toczyli z niemieckim okupantem krwawe boje. Wołam partyzantów 1 Batalionu 35 Pułku Piechoty Armii Krajowej z Jaty, którzy polegli w bitwie z Niemcami pod Grędzówką i zostali pochowani na cmentarzach w Łukowie, Trzebieszowie, Radoryżu Kościelnym oraz Staninie. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Wzywam komendantów Armii Krajowej, generała Stefana Roweckiego, pseudonim Grot, zamordowanego przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen w sierpniu 1944 roku, generała Leopolda Okulickiego, pseudonim Niedźwiadek, zamordowanego w dniu 24 grudnia 1946 roku w więzieniu na Łubiańce w Moskwie. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Przywołuję do nas komendantów okręgu Lublin Armii Krajowej, generała Józefa Spychalskiego, pseudonim Czarny, Ścibor, zamordowanego w Sachsenhausen w 1944 roku, generała Kazimierza Tumidajskiego, pseudonim Marcin, zamordowanego w łagrze sowieckim w Skopinie w 1947 roku. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Przywołuję do nas kapitana Stanisława Chmielarskiego, pseudonim Bogdan, dowódcę kadywu obwodu Armii Krajowej Biała Podlaska, który zginął w 1945 roku. Podporucznika Stefana Kosobuckiego, pseudonim Sęk, pierwszego komendanta Oddziału Leśnego Narodowych Sił Zbrojnych w Jacie, zamordowanego przez Urząd Bezpieczeństwa w Siedlcach w 1944 roku. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Wzywam komendantów obwodu Łuków, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, podpułkownika Włocława Andrzeja Rejmaka, pseudonim Ostoja, zamordowanego przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w 1945 roku pod piechotą koło Grabowa, majora Zygmunta Bagrowskiego, pseudonim Marcin, zamordowanego na Majdanku w 1944 roku, porucznika Antoniego Rucińskiego, pseudonim Kazimierz, zastrzelonego w Białej Podlaskiej w 1943 roku, porucznika Stanisława Grafika, pseudonim Tadeusz, straconego w Lublinie w 1943 roku, podporucznika Adama Kołodzieja, pseudonim Wrzos, straconego w 1942 roku w Auschwitz. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Wzywam komendantów rejonów Łukowskiego obwodu Armii Krajowej, kapitana Antoniego Krasuskiego, pseudonim Rumsza, zastrzelonego w 1943 roku,
podporucznika Józefa Capa, pseudonim Konrad, zamordowanego na Ugaminie w 1944 roku, podporucznika Piotra Żudraka, pseudonim Tadeusz, zamordowanego w 1944 roku w Hermanowie przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, starszego wachmistrza Zygmunta Gajewskiego, zamordowanego w Lublinie w 1943 roku oraz wachmistrza Józefa Hołyńskiego, pseudonim Tomasz. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Przywołuję do nas poległych, zamordowanych i zaginionych dowódców oraz oficerów obwodu Armii Krajowej Łuków, kapitana Adama Nęckiego, pseudonim Konrad, poruczników Mieczysława Kańskiego, pseudonim Czeczot, Bolesława Kownackiego, pseudonim Suchy, Klemensa Drewnowskiego, Stanisława Dębskiego, Jana Wiącka, pseudonim Lot, Stefana Dyla i Zygmunta Pawlika, pseudonim Stańczyk, podporucznika Kazimierza Śmiegockiego, wachmistrza Ryszarda Borkenhagens, pseudonim Saba oraz Władysława Smyka i Mieczysława Majewskiego. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Wzywam wszystkich pomordowanych i zaginionych żołnierzy Służby Zwycięstwa w Polsce, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej oraz Wojskowej i Pomocniczej Służby Kobiet oraz Żołnierzy, Batalionu Chłopskich Narodowych Sił Zbrojnych, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Zawodu Łuków i Okręgu Lublin, Armii Krajowej, którzy walczyli z okupantami. Przywołuję do nas dzieci, młodzież, kobiety i mężczyzn, którzy za pomoc partyzantom z Zawodu Łuków i Okręgu Lublin Armii Krajowej zostali zamordowani w katowniach Gestapo i NKWD, Urzędu Bezpieczeństwa i w łagrach sowieckich. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Do was zwracam się potomni, bohaterów, którzy do końca pozostali wierni ojczyźnie. Nie zapomnijcie. Niech ich postaci i heroiczne czyny utrwalone w historii i naszej świadomości będą dla nas przykładem miłości do Polski. Ofiara ich krwi i życia nie była daremna. Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się w haśle Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Spocznij, dziękuję. O złożenie wieńców prosimy przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Łuków i uczestników dzisiejszego rajdu. Spocznij.